Obsesyjnie zazdrosny sułtan Szahriar profilaktycznie zabijał każdą ze swoich żon natychmiast po nocy poślubnej. Trzeba przyznać, że przy jego morderczej statystyce nasz europejski śnobrody może uchodzić za poczciwinę. Dopiero Szeherezada pokochała sułtana tak zawzięcie, że ugasiła ziejący w nim kompleks Otella i z seryjnego mordercy uczyniła potulnego męża. Wszystko za sprawą wynalezienia kompozycji szkatułkowej. Chodzi o to, by celebrować sam akt opowiadania. Wątki rozmnażać, puentę zaś odwlekać w nieskończoność. Cały widz polega na zawieszeniu historii po to, by inną móc napocząć. Aby z tej jeszcze inna wynikła, a w niej kolejna się czaiła, w której ktoś opowiada komuś o tym, jak mu opowiedziano, że... Szahriar jest jak chwilowo udobruchany bulterier. Opowiadaj albo giń, zdaje się mówić do Szeherezady. Ta zaś unika śmierci, bo wyrafinowała sam akt opowiadania tak, by się jej niedoszły oprawca nigdy nie poczuł nasycony. Jak śmiesz, nieszczęsny, przebywać w towarzystwie niewiast z krwi gomelezów? Księgi Tysiąca i Jednej Nocy w Europie po raz pierwszy ujrzały światło dzienne po francusku na początku XVIII wieku. Musiał się zatem z nimi zaznajomić Jan Nepomucen Potocki, Herbu Pilawa, skoro na początku kolejnego stulecia dał literaturze francuskiej kanoniczne arcydzieło opowieści szkatułkowej, za jakie uchodzi rękopis znaleziony w Saragossie. Na grunt polskiego kina przeniósł je skutecznie Wojciech Jerzy Haas, realizując dzieło pysznie barokowe, szalone, w którym kwiat polskiego aktorstwa wystąpić zdołał, na czele z największym aktorem filmowym wszechczasów, Zbigniewem Cybulskim. Kompozycja szkatułkowa umożliwia, a nawet sugeruje, błądzenie po labiryncie opowieści. Czytelnik zostaje zachęcony do przyjęcia roli flanera, który się wałęsa po kolejnych wątkach bez presji zmierzania ku ostatecznemu rozwiązaniu. Wszyscy żyjemy dziś z bezkresną opowieścią szkatułkową, z nieskończonym hipertekstem. Zmyślny instynkt przetrwania na nic by się w dzisiejszych czasach nie zdał Szeherezadzie. Szahriar zakatrupiłby ją po konsumpcji małżeńskiej, a potem odpaliłby laptopa i zanurzyłby się w sieci.